Przyjechał zespół nie byle jaki, bo Lechia moim zdaniem faworyt tej ligi. Ma bardzo doświadczonych zawodników. Po poprzednim sezonie jeszcze się wzmocnili, bo trzon zespołu praktycznie został utrzymany, więc wiedzieliśmy, że to nie będzie łatwe spotkanie. Moim zdaniem ten mecz trzeba podzielić na dwa sety, na dwie tury. Dwa pierwsze sety bardzo dobre moim zdaniem w naszym wykonaniu, graliśmy jak równy z równy. Później trzeci set również zaczęliśmy bardzo dobrze, prowadziliśmy już kilkoma punktami, nie potrafiliśmy jednak tego utrzymać. Lechia odrzuciła nas zagrywką od siatki, bardzo dobrze zagrywali, później się wstrzelili w zagrywkę i było widać, że już wrócili na swoje tory i trzeci set to już ich dominacja. W tych dwóch pierwszych setach końcówki były takie, no bardzo można powiedzieć, na noże. My mieliśmy swoje szanse, Lechia miała swoje szanse, niestety ona to wykorzystała. Myślę, że w trzecim secie też tak naprawdę, mimo że przegraliśmy wyraźnie, to dosyć wysoko prowadziliśmy, tam było 8-4 i też tego seta gdzieś tam myślę, że mogliśmy spokojnie wygrać. Natomiast no, wydaje mi się, że zadecydowały te indywidualne różnice. Tej zawodnik musiał z Tomaszowa, no, pokazał, że przerasta, uważam, tą ligę i no, nie widzimy jeszcze takiego atakującego w pierwszej lidze. Myślę, że plus liga dla niego będzie zaraz będzie jego ligą i pokazał, że jest naprawdę dobry i w tych kluczowych momentach brał na siebie odpowiedzialność, rozgrywający mu ufał. My wiedzieliśmy, że on te piłki dostanie, on dostawał, ale mimo wszystko kończył, nie mogliśmy go zatrzymać. W zagrywce też gdzieś ważne w momentach dołożył te punkty i myślę, że to był taki detal, który zadecydował o końcowym zwycięstwie Lechii. No nie było to łatwe spotkanie. Z boku się wydaje, że tam kontrolujemy ten mecz, ale te pierwsze dwa sety pokazały, że Kielce się przed nami nie położą. No i tak było, tak? Dobrze grali zagrywką. My mieliśmy trochę swoich problemów w tym elemencie, ale w pewnym momencie otrzęsnęliśmy się i jakoś to poszło, tak? Myślę, że to, że Września jest na ten moment liderem, no nie wiem, może jak to gdzieś to ktoś obejrzy, to się bardziej zmobilizuje, ale myślę, że to, że Września jest liderem, bardziej wynika z terminarza niż z rzeczywistego potencjału tej drużyny. Na pewno gdzieś tam się ich nie boimy i myślę, że jedziemy do Września po 3 punkty. Najwyżej się troszeczkę przeliczę i wrócimy z zerem. Nieraz już w życiu przegrałem, nieraz wygrałem, ale na pewno się nie położymy przed drużyną z Września i mimo, że są liderem, uważamy, że jest to zespół w naszym zasięgu i tak jak mówię, jedziemy tam po wygraną. Trzeci set nam ustawiła zagrywka, nie ma co się oszukiwać. Troszeczkę szczęścia mieliśmy, parę piłek poszło po siatce, siatkarskie szczęście nam dopisało. Tak, to jest trudna hala do przyjmowania, bo mieliśmy mało tu treningów. Wczoraj tylko przyjechaliśmy, dzisiaj bez rozruchu. Poznaliśmy tą halę wczoraj, nie było łatwo. Wiedzieliśmy, że będzie ciężko właśnie w tym elemencie przyjęcia, no ale jakoś daliśmy radę, tak? Taka jest nasza rola, żeby grać. Najważniejsze, wygraliśmy mecz za 3 punkty. Na to liczyliśmy, bo ciężki rywal, młody zespół. Ryzykują w każdym elemencie, z zagrywki, z ataku, także liczyliśmy na 3 punkty i udało się.